Witamy się w kolejnym odcinku i oczywiście jedziemy dalej z bobasowymi tematami i dzisiaj robimy wyprawkę dla bobasa total full, wiecie, wszystko co się sprawdziło i nie polecę jak tu nie mam, raczej wszystko mam przygotowane na przyjście bobasa i rzeczy po lunie, czyli po pierwszej ciąży i parę nowych rzeczy, więc już zaczynamy. Ja Wam wszystko pokazuję od kąpieli, będzie po pielęgnację, po ubranka i po gadżety, które się bardzo sprawdzają, po pieluszki, wiecie, no wszystko. Więc zaczynamy od pielęgnacji. I też tu będzie trochę taki tip, jak zorganizować sobie komodę, tak wiecie, mniej więcej, bo to też jest dosyć ciekawy temat i wyszukiwany na YouTubie, tak? Więc zaczynamy od pielęgnacji, czyli ja tu mam taką od razu dwie szufladki pielęgnacyjne, więc blisko przewijaka, ja mam taki zwyczajny, prosty przewijak z Ikei, komoda też jest z Ikei i nam się bardzo takie połączenie sprawdziło, a przewijak to taki po prostu najzwyklejszy i my mamy jeszcze na to z Lodgera taki kaftanik, nie? Wiecie, żeby nie kłaść bobasa na zimny plastikowy przewijak, tak. Więc tak, jak już widzieliście albo nie, to odsyłam do filmu z torbą do porodu, co spakowałam i na poporodzie. I tutaj pokazywałam firmę pieluszek, więc ja tutaj już mam dwójeczki, te z Bambo Nature, tutaj sobie posegregowane, w sensie no po prostu ułożone, tak żeby było wygodnie. Tutaj jeszcze mam jedyneczki, więc tak, to pampersiki, must have do pampersów, czyli water wipes, chusteczki, uwielbiam i ich zapas jest bardzo ważny, żeby kupić. Teraz w Rossmanie jest promocja. Wyrobimy się, wstawimy film i do 15 maja, jest maj, mylą mi się te miesiące i do 15 maja jest promka, że macie 3 pak za 32 zł, więc wychodzi paczka za 10 z groszami, więc lećcie. Ja kupiłam tylko dwie paczki, bo tylko tyle było. Tutaj widzicie już używany, bardzo lubiany przez nas i luneczkę krem ochronny pod pieluszkę z cynkiem i olejami i on totalnie nam super się sprawdzał. Jest delikatny, bardzo fajnie leczy i za każdym razem jak zmieniamy pieluszkę, to on był od pierwszych dni życia z nami i bardzo ładnie pachnie, delikatnie malinowo, więc fajny kremik, ale jest dość drogi. Tak, niestety. Niestety on nie należy do najtańszych. Oczywiście na jakieś mocniejsze odparzenia, jak się wydarzą, sudokrem zawsze warto mieć. Tak. Kolejna nowość dla nas to jest, w sensie znamy tę firmę, bo z tej firmy używamy dla Luny płyn do kąpieli i szampon do włosów i to jest bardzo dobry szampon i totalnie jak jej naleci do oczków, to w ogóle ją nie szczypie, w sensie no nieprzyjemna woda, ale jak się zdarzy, to nie ma krzyku, więc i z tej firmy zamówiłam taki z cynkiem pastę pod pieluszkę, więc liczę na to, że będzie ona bardzo dobra, ale ogólnie polecam z tej firmy kosmetyki i aloes i w ogóle i one też bardzo ładnie, delikatnie pachną, nie są jakieś, wiecie, naperfumowane, więc tak, taka pasta i tu jest pojemność 100 ml, więc bardzo duża i to kosztowało, nie wiem, z 20 zł, 30 może max, więc tak, a to ile ma? Też 100. A to z 5 dyszek kosztuje. To pieluszkowa szuflada zakończona i od razu tutaj przy przewijaku Wam pokażę, że możecie sobie też mieć taką właśnie wodę. Jaka to jest woda? Boże. Nie pamiętam wiecznie. Fizjologiczna. O! My mamy 0,9% i to taki gigapak po prostu, tu mam tego więcej, zamówiony w aptece za grosze, więc to się zawsze przydaje do przemywania pępka, wiecie, po pępowinie, jak jeszcze jest, do przeczyszczania strefy oczków i uszki i w ogóle, więc to warto mieć zawsze pod ręką i do tego gaziki. Ja tu jeszcze mam wodę z musteli, to będę testować pierwszy raz, bo tego jeszcze nie używaliśmy, wiecie, jakieś waciczki tu sobie dorzucę
i będą chusteczki mokre. Woda ta taka, wiecie, no kurde, wodę kupiłam w butelce, nie? No, do mycia, tak. No i obok jeszcze mamy sudokrem w większej pojemności, tak. Następna szufladka pielęgnacyjna, czyli my tutaj mamy kremik do ciałka i to jest taki delikatny krem też z tej samej firmy co ten pod pieluszkę i jego można używać właśnie do buzi, do ciałka, po kąpieli. Najlepszy właśnie zazwyczaj i to jest taki kremik zmiękczający twarz, ciałko i w ogóle. I jak jesteśmy przy ciałku, to oczywiście szampon też z tej firmy i on jest naprawdę super, żaden sponsor niestety. Niestety, ale z tej firmy kosmetyki możecie dostać w Hebe i one są często na promocji i no jest bardzo fajne. Super pachnie, super się go używa, łatwo się pieni, łatwo się spłukuje i nie mamy żadnych wysypek po nim. Także to jest najważniejsze. Pielęgnacja latem, czyli filtr. Ja kupiłam taki z Musteli, 50. On kosztuje z 30 zł. Jak dorwiemy go na promocji w normalnej cenie, to 5 dyszek. I on jest bardzo fajny w sticku, będzie łatwo Bobasowi buźkę, uszka nasmarować, tak mi się przynajmniej wydaje. I widziałam, że też babeczki na TikToku używają go dla siebie, do buzi. Ale bardzo ładnie pachnie, nie jest jakiś intensywny zapach, więc mamy taki krem z filtrem. I zapewne jego dorzucę do torby do szpitala, ale jeszcze się zastanowię. Bo wiecie, tam garaż będzie, nie? Samochód i te sprawy. Kolejna rzecz pielęgnacyjna to taka gruszka do nosa, ja już Wam pokazywałam, to jest ta chyba z firmy The Baby Ono i właśnie ona ma tu tą końcówkę mięciutką i ją bardzo łatwo da się wyczyścić i do małego noska sprawdzi się idealnie. Mamy nożyczki do paznokci, to są też z pierwszej ciąży, one nam się tak sprawdziły, tak nie bardzo, dlatego kolejny gadżet, który Wam pokażę, to jest bardzo fajna rzecz. Pilniczki dla takich delikatnych pazurków, małych bobasków. To jest wypas. Niestety drogie, bo to chyba z 200 kosztuje. Ale no, jak trzeba coś spiłować, to jest fajne. I to jest bardzo ciche. W sensie, no tak. Dzisiaj to ma dwa tryby prędkości. I tutaj mamy różne nasadki. One są zużyte, bo to są polunie. Więc będzie trzeba dokupić po prostu te nakładki i każdy kolor oznacza jakby moc ścierania, więc tutaj mamy różową od 0 do 3 miesięcy, niebieska jest 3-6 miesięcy i tak 12+, więc to jest bardzo fajne, bo to taki wiecie trochę elektryczny pilnik, no i to jest delikatne, bo to też ma podusie pod pilniczkiem, więc no to jest taki przydatny gadżet. Tutaj jest taka kuleczka silikonowa, ona mieści 3 smoczki, więc to można sobie zaczepić przy łóżeczku, do wózka, ja to miałam po prostu do wózka i to jest z firmy Mushi. Ona jest fajna, tylko niestety kurz się strasznie łatwo czepia tego, bo to taki silikon jak to wszystkie te, ale bardzo fajne. Kolejna rzecz, którą warto mieć z tych kosmetycznych rzeczy, to jest Dentinox. My akurat ten używaliśmy dla Luny i to jest żel na ząbkowanie. I może to się wydawać bardzo wcześnie go kupować, ale nigdy nie wiecie, kiedy ten pierwszy ząbek wyjdzie, bo to no, od 0 do 3, myślę, tak pamiętam, że już 3 miesiące to już tam te ząbki swędziały, więc warto też mieć, niż po prostu później biegać po aptekach i wiecie, szukać tego. Kolejna rzecz, jak gruszka Wam się nie sprawdzi, bo to różnie bywa z tymi gruszkami, to jest taki aspirator. On jest dosyć głośny. U Luny nie mieliśmy szans go używać, ale mam nadzieję, że teraz przy naszym synku, przy noworodku to się sprawdzi, że wiecie, początki, jak będzie jakiś katar, coś, wiecie, to bardziej chodzi o choroby, to po prostu wyciąga całą tą flegmę lepiej niż gruszka. I patrzcie, jakie to jest głośne. Nie patrzcie, bo tu nie ma baterii. Nieważne, ale to jest bardzo głośne i Luna sam dźwięk jak usłyszy to spierdziela, więc to jest taka polcajka i nie polcajka, no może jakby to od małego było używane, to by bardziej się sprawdziło, ale to też jest jedna z droższych rzeczy, tak? I kolejna rzecz, to jest taki bezdotykowy, bezkontaktowy termometr. My dostaliśmy przy porodzie, bo mierzyliśmy chyba codziennie tą temperaturę. Nie wiem, jak będzie w Polsce, ale dostaliśmy taki, wiecie, zwykły, normalny, elektryczny.
I on, no, taki, o, powiedzmy, że jest wygodny, ale tak zawsze nie wiemy, czy dobrze to wsadzimy pod tą rączkę, czy tam w pupę. Wiecie, w pupę się myliło na początku, nieważne, dziwne to było. Ale ten termometr jest bardzo dobry, bo on jest bezdźwiękowy. W sensie można uruchomić dźwięk, jak komuś zależy, ale właśnie mierzymy temperaturę na czole, bezdotykowo, czyli jak dziecko śpi czy coś. On też ma możliwość pomiaru temperatury płynów. Także bardzo fajny gadżet i to się sprawdza. Do tej pory używamy dla siebie, dla Luny. I tu mam jeszcze coś takiego, ale to jest takie mało wyprawkowe i to też nie jest dziecięce, więc pokazuję. Mówię, jakby komuś się przydało, ale od razu chowam, bo to jest ogólnie krem przeciwgrzywiczy i to nie jest zalecane dla niemowląt ani noworodków, ale u nas to była jedyna rzecz, która się sprawdziła dla Luny przy takich wypiekach. Ona miała cały brzuszek, naprawdę całą, aż po szyję w takich, nie wiem, jakby grzybiczych rzeczach. U lekarza oczywiście mówili, ja to przejdzie, przejdzie, nikt nic z tym nam nie pomógł. Ja poszukałam trochę na necie i niektórzy właśnie polecali ten krem, ale mówili, no, na własną rękę i nam to wyleczyło takie odparzenie, nie, to nie odparzenie, no, takie zmiany grzybicze jakby u Luny, więc na przyszłość mam, bo ona naprawdę była maleńka, jak jej to wyszło i walczyliśmy z tym z pół roku, tak. Oczywiście tutaj szufladka z tetrami, które są w każdej wyprawce must have. I tu mam tetry, tu mam muśliny i tutaj mam też niektóre bambusowe. I bambusy oczywiście są najlepsze, ale bardzo drogie. Więc tu mam takie muśliny, takie większe. A tutaj w pierwszej ciąży zamówiłam takie malutkie przez pomyłkę. I wiecie co? Okazały się hitem. Bo te maleństwa przy ulewaniu to zbawienie, bo my robiliśmy tak w ten i pod szyjkę wtykaliśmy. I wiecie, jak posiłki były, w sensie, no, mleczko i się ulewało, to po prostu to nie nadążałam tego prać, bo tak nam się to sprawdzało i cztery sztuki są w paczce i to dosyć drogie jest. To jest z firmy Puffy, ale naprawdę, i to jest bambusik, nam się bardzo, bardzo, bardzo to sprawdziło. I jak chcecie, to możecie sobie po prostu, jak my zrobiliśmy jeszcze, że po prostu pieluszkę tetrową obszyła mi mama i mieliśmy takie małe, bo te małe chusteczki naprawdę przy noworodku się bardzo sprawdzają. Także tu też taka polecajka z doświadczenia, że warto takie coś mieć maleńkie, nie tylko te duże. A więc jak jest lato, to i są okularki. My mamy te po Luneczce, czyli bardzo sprawdzona rzecz. Luna teraz ma w rozmiarze większym i to są bardzo fajne okulary, bo one... o, widzę, proszę bardzo, do wyczyszczenia. Widzicie, się tak rozciągają. Są naprawdę bardzo fajne na ma ogłówkę i wiecie, zakładacie to. Luna bardzo je lubiła, nie ściągała ich, więc my tak je używaliśmy do... W tamte wakacje jeszcze nosiła, więc miała tak półtora roku, więc no, a to jest tak od 0 do 12 miesięcy, więc bardzo polecam te okulary, bo mają bardzo wysoki filtr i są bardzo wytrzymałe i dobre. Okej, kolejna rzecz, to mamy skarpetki, tutaj różne, mniejsze, większe, to jest śmieszne, patrzcie, najmniejszy rozmiar jaki był i z antyślizgami, nie? Będzie już dziecko biegało z handem. No, run forest run. Teraz tutaj mam śliniaczki, masa śliniaczków po Lunie. Mam nadzieję, że mi się nie przydadzą aż tak długo na ulewanie, ale zobaczymy, bo ja to stosowałam śliniaczki na ulewanie. A tutaj mamy chustkę z Lulalove, bambusową na głowę, której nigdy Lunie nie założyłam, bo nie umiałam jej tego zawiązać. A może się to przyda dla naszego Bobasa. To jest taka chusteczka, wiecie, do wiązania na główkę przeciwsłoneczna. Ale jak dziecko jest takie malutkie, to ja nie wiem, jak my to zawiążemy, ale jakoś damy radę, nie, Justyna? Pani operator. Także to jest polecajka taka, której nie umiem używać. Ale podobnież to jest bardzo dobre. No i wiecie, tu przechodzi fajnie powietrze, więc nie ma takiej duchoty na główce, więc to też warto mieć jakąś ochronę na główkę dla Bobasa. Chociaż, no wiecie, w gondoli i tak leży Bobas, ale nie cały czas, jak się nakarmienie wyciąga czy coś, to warto mieć osłonę na główkę, taką lżejszą na lato, poza klasycznymi czapeczkami. Dobra, jeszcze bardzo ważna rzecz,
To jest zawieszka do smoczka. My mamy taką z Lamilu i ona jest najlepsza, bo jest mięciutka. Jak dziecku się założy, nic, wiecie, te koraliki nie ugniatają, więc tu się po prostu wsadza smoczek, za pętelkę, zapina napa. Op. I tutaj sobie zwisa smoczek, a to jest naprawdę bardzo szybkie w użyciu. Jedną ręką przypinamy do śliniaka, do ubranka, zamykamy i no, jak się uleje na to, to można wyprać. Bardzo polecam te zawieszki do smoczka z Lamilu. Jeszcze mam na przykład taką zawieszkę do smoczka z Elodie Details, czy jak to się tam czyta. I ona jest taka, wiecie, tu odginacie, tu wsadzacie, więc to jest mniej wygodne, no ale jest bardziej designerska, nie? No i tutaj smoczek wsadzamy i to polega na tym, że musimy smoczka... Gdzie ten smoczek jest? Dobra, wyciągnijmy. O Jezu. I tutaj ciekawe, czy tego smoczka będzie się dało tu nadziać. Bo to trzeba, to już nie jest takie hop-siup, że musimy naciągnąć tą gumeczkę. O! Widzicie? O, coś takiego. Dziecko ma to w buźce i to sobie tak zwisa i to w taki sposób się trzyma. A te z Lamilu z kolei, to jest moment. Tu przekładamy, hops, jest. Więc to jest dużo wygodniejsze. Odpinamy, a tutaj no, to jest taka siłówka. Więc te takie gadżeciarskie zawieszki to takie no, ładniejsze, ale mniej praktyczne. Tak. I teraz przechodzimy do czegoś dla mam, już koniec bobasowego, ale to jest nadal z korzyścią dla bobasa, tak? Mleczko. Jeśli nie karmimy piersią, albo karmimy piersią i odciągamy mleko, to jest kolejna rzecz bardzo ważna dla nas, dla kobiet. Czyli ja mam z poprzedniej ciąży w bardzo dobrym stanie zachowane buteleczki i one się genialnie sprawdzają, bo jak ściągamy mleko, to są butelki, które są podłączane do laktatora, tego ręcznego, co ja mam. I wiecie, tu się po prostu ściąga mleko i albo, nie wiem, ściąga i przelewa porcje. Na to są nakrętki, zakręcamy i one w 3-paku są dostępne do kupienia i po prostu tak przechowujemy w lodówce albo jak mamy, nie wiem, bardzo dużo tego pokarmu, to wtedy schłodzony pokarm ściągnięty przelewamy do woreczków. Opisujemy data, godzina, tak godzina? Nie, godziny nie, ale czasami można, bo podobnież mleko z dnia i z nocy ma inny skład, że w nocy ma melatoninę, nie? Tak podobnież ktoś gdzieś mówił, ale ja na przykład nie pisałam godziny i nie stosowałam tego. Czyli, że mleko z dnia powinno się podawać w dzień, a mleko ściągnięte w nocy, więc no, taka ciekawostka. I tutaj pojemność i tutaj sobie odcinamy, to jest bardzo sterylne, wlewamy mleko i tu mamy pojemność, ile tego mleczka i przechowujemy oczywiście i mrozimy na płasko. I mrozimy schłodzone mleko, to też podobnie jest bardzo ważne, żeby ciepłego mleka nie mrozić. Także jak widzieliście film z wyprawki ze sklepu ze świata dziecka, to już słyszeliście o tej super szczotce, a ja Wam jeszcze raz o niej powiem, bo naprawdę jest genialna, więc oczywiście jak już ściągamy pokarm i mamy to wszystko, to i trzeba czymś to myć. A więc ja to otworzę, zaprezentuję. I patrzcie, to jest super szczotka. Widzicie, jakie to jest mięciutkie? I tym się domyje wszystko. Zobaczcie, jak wsadzamy tutaj do butelki, to elegancko wchodzi i wszystko się wszędzie domyje. I to do smoczków, czyli wiecie, tych końcówek, gdzie bobas soka, to też jest genialne. No i tutaj mam też końcówkę do mycia właśnie wnętrza smoczka, czyli jak tutaj, wiecie, odkręcamy. Tu jest taka śmieszna butelka. Oj, tu nie. Okej, dobra, to się po prostu ściąga. Już nie będę tego rozparcelowywać. I wiecie, i tu w środku domywamy resztki mleka. Ale mi się wydaje, że to bardziej się tyczy mleka modyfikowanego, bo ono jednak czasami ma skłonność do zbrylania się, jak się źle wymiesza i wtedy po prostu trudniej jest domyć. Ale tak mleko z piersi czy coś, tu na spokojnie tą szczotką. I tu mamy stojaczek. I jest bardzo higienicznie i wypas. I ona jest bardzo wydajna i bardzo dobra.
Okej, okay. Także jak jesteśmy przy myciu, to oczywiście myjemy gorącą wodą i ja bardzo polecam ten płyn do mycia butelek i akcesoriów dziecięcych. On jest bezzapachowy, bardzo wydajny i no, bardzo długo go zamawiam i on jest chyba w Superfarmie, z tego co kojarzę, więc stacjonarnie też jest na necie. No, spokojnie można go zamówić i się bardzo dobrze nim myje, ale też mam z Campbell. On też jest w porządku, ten płyn do mycia butelek, więc warto go kupić do wyprawki i sobie wszystko, już wiecie, butelki pomyć, laktator i wszystko. I teraz kolejna rzecz to buteleczka. Ja już Wam pokazywałam w torbie do szpitala, jedną biorę, a druga jest taka z tym nowszym smoczkiem. I ona jest taka z tym właśnie antykolkowym adapterem, nie wiem jak to nazwać, taka wkładka jest, wiecie. I tutaj, że jak dziecko pije mleko, to to musi być u góry. Wtedy tutaj zbiera się całe powietrze, które jest odprowadzane out, a tu dziecko pije sobie takie czyste mleko, właśnie bez powietrza niby, nie? Także no, my to używaliśmy z Luną. Czy nam się to sprawdziło? To nie wiem, no bardzo jej się ulewało, więc wierzymy, że nam się to sprawdzało. Także wiecie, karmicie bobaska i to musi być u góry, tu na dole pokarm i wypływa sobie i dziecko je. Ale polecam bardzo te butelki, bo naprawdę są bardzo dobre i warto też sobie zakupić od razu zapas smoczków, bo jednak te jedynki się bardzo długo używa. My nie wymienialiśmy tak pod względem wieku, jak się powinno, bo się nam bardzo Luna dławiła i krztusiła, jak był szybszy przepływ, ale to może tylko przy Lunie tak było, także no, ale warto też mieć zapas smoczków wymiennych do butelki. I jak nie karmicie piersią, albo karmicie piersią, ściągacie mleko i jeszcze macie formułę, czyli mleko modyfikowane, to są wypas, pojemniczki na podróż, odmierzamy sobie tu potrzebną ilość, zamykamy szczelnie i tu mamy, patrzcie, taki koreczek i jak przygotowujemy mleko, to cyk, przesypujemy, mieszamy, w sensie już tu woda jest odmierzona, ciepła, sparzona woda, w sensie zagotowana i tak to wygląda i to jest z firmy Tomme Tippe, da się to zbliżyć, żeby nie kaleczyć mojej wypowiedzi. Ja to pokazywałam też w tym sklepie Świat Dziecka. Da się? Dobra, dla Polaków, Tomme Tippe. Dobra, jeszcze ostatnie pokarmowe i w ogóle to też w sklepie pokazywałam, to jest jeszcze po luneczce, więc patrzcie jaki super sprzęt. Ja mogę nawet Wam zaprezentować, jak tu się wiesza, więc wiecie, myjecie wszystkie te akcesoria i to sobie schnie. Wkurza to niemiłosiernie w kuchni na blacie, bo tu no, wiecznie na to patrzeć, ale nie jest takie złe zbawienie, bo nie ustawiacie tego, wiecie, jakoś tak o sobie ten, tylko to po prostu bezpiecznie sobie suszy, tu można jakiś smoczek, coś innego i to jest naprawdę bardzo przydatny gadżet i to nie wiem, z 30 zł kosztuje, więc nie jest drogi. I jeszcze z karmiących rzeczy, bardzo ważna rzecz, też Wam pokazywałam w tym sklepie, to jest wypas. Bierzecie sobie mleko odciągnięte na przykład z lodówki, wstawiacie tutaj do podgrzewacza, może być już, wiecie, w butelce zamkniętej i lejecie sobie tu do środka zimną wodę do poziomu Waszego mleka, czyli na przykład jak macie 100 ml, to wlewacie, żeby była równa linia i tutaj przykręcamy, tu mamy takie coś, jak mamy 100 ml, to tu szukamy te 100 ml mleka, czy tam ileś, zazwyczaj jest tak, wiecie, 90, 120, 50, klikamy guziczek i jak przestanie nam mrugać, bo tu się tak jakby ładuje światełko i się świeci, to trzyma do 2 godzin, chyba coś takiego, ale nie pamiętam dokładnie, i trzyma temperaturę i to mleko nie jest za gorące, nie jest za zimne, no bardzo fajny gadżet, później się nam sprawdzał też do podgrzewania po prostu mleka, wody, wiecie, woda z butelki i podgrzewaliśmy wodę, żeby mleko modyfikowane sobie przygotować już z odpowiednią temperaturą lub do słoiczków na obiadki. O, tutaj mamy trybik ostatni
i odpalamy tu i nam się to grzeje i po prostu też zalewamy do poziomu jedzonka w słoiczku, więc no to jest bardzo, bardzo przydatny gadżet i przy szafce nocnej w nocy, no, no wypas. Ok, kolejna rzecz, ostatnia już z takich, wiecie, mleko, cyce, to jest kolektor pokarmu i to będę stosować pierwszy raz w tej ciąży. Przy ciąży z Luną nie używałam kolektoru, tak? To jest kolektor pokarmu, wiecie, czyli z jednej piersi ściągamy mleko laktatorem, a to przysysamy do drugiej piersi, więc no jestem ciekawa tego, ale wiem, że może to się przydać, bo pamiętam, jak druga pierś się uruchamiała mlekiem, wiecie, że mleko po prostu leci z piersi, bo się pobiera już mleko z tej jednej laktatorem, czy nawet jak się karmi dziecko piersią, to widziałam dziewczyny sobie do drugiej piersi ten kolektor pokarmu podłączają, więc zobaczmy, jak to wygląda, jeszcze nawet nie otwieram. Okej, tu mam taką osłonkę i to po prostu chyba się tak zaciska, nakłada na suta i to wciąga sutkę i wtedy ten pokarm sobie się skrapla i to samo się podobnie trzyma na piersi. No zobaczymy, nie będę robić filmu z instrukcją, ale jak jesteście ciekawe, jak to się używa, to na pewno na TikToku jest dużo filmów albo u pani położnych na Instagramie jest pokazane na takich, wiecie, sztucznych piersiach. Takie są fantomy piersiowe do pokazania, jak to zamontować. Tak. Teraz kolejna super rzecz, i o której zapomnieliśmy przy pielęgnacji, to jest to wanienka. To czy mamy wannę czy prysznic, to bez różnicy. Oczywiście jak mamy prysznic, to tym bardziej tak potrzebujemy, ale do wanny na początku mała wanienka też bardzo się przyda. I tu mamy rozstawiane nóżki i tu wciskamy. O, i nam się z Luną ona bardzo sprawdziła. I tutaj po prostu odciągamy jakby korek i nam woda ucieka, a tak sobie zatykamy i nalewamy. I tu mamy takie fajne oparcie dla bobasa i to jest z firmy OXO. O-X-O. Tak. Taka firma. Tu mam właśnie nawet taki wieszaczek, żeby sobie zawiesić po użyciu. Więc tak, tu ściskamy. A, trzeba to najpierw złożyć. Tak. Więc tak sobie to składamy. Nie patrzcie, ona jest troszkę przebrudzona. Op. Op. Hops. I widzicie, jak mało miejsca zajmuje. Możecie to pomiędzy pralkę czy coś, więc ta wanienka jest bardzo fajna i polecam. Oczywiście słynna kura do karmienia, czyli wiecie, kładziemy sobie tutaj kurkę, tutaj bobasa i jak siedzimy na fotelu, to jest bardzo wygodnie, bo siedzimy prosto i nie jesteśmy, wiecie, zgarbione tak do tego bobasa, jak on tam na przykład nam na nogach leży, więc kura jest bardzo przydatna i bardzo wygodna i my mamy tą z Lamilu. I ona jest 100% bawełniana i można prać w całości i moment schnie w 300 stopniach, więc polecam bardzo tą kurkę, no ale jest tych poduszek bardzo dużo i oczywiście jak już jesteśmy przy kąpieli i w ogóle, to pardon, druga szufladka. To tutaj mamy ręczniczek z kapturkiem. My mamy taki zwykły, bawełniany, z różowym bąbelkiem, bo to jest ręczniczek po Luneczce, ale może synkowi, chłopcowi nie będzie przeszkadzał różowy bąbelek, a jak będzie przeszkadzał, to urwiemy. Nie, to nie przejmujemy się. I to jest, jak kogoś interesuje z jakiej firmy, to tu taki bimbla. O, taka firma, jest bardzo dobry. Alright, dobra. Teraz przechodzimy do takich, wiecie, kocyczków i w ogóle, więc my tu jeszcze mamy taki, to jest chyba bambusowy taki otulacz z Lamilu. I on też jest bardzo fajny, czekajcie, tak? Tu jest taka jakaś kolekcja Mai Bohosiewicz, proszę bardzo, i on naprawdę jest fajny, duży, delikatny i na lato będzie fajny do wózeczka, tak przykryć bobaska i wiecie, no, on jest, bardzo go polecam mieć takie coś zamiast, w sensie zamiast, nie tylko kocyczki. I tutaj kolejna rzecz, to jest taki kocyk,
I to jest z firmy Puffy, bawełniany, 100% bawełna. On jest tutaj, widzicie, taki przewiewny, więc na lato też się bardzo fajnie sprawdzi. I oczywiście są też takie grubsze kocyki i jest bardzo dużo kocyków. My mamy też taki grubszy już na zimę, ale to już nie będę pokazywać. Po prostu grubsza bawełna, nie? Tak. My dostawkę będziemy mieli, w sensie będziemy mieli, mamy z Chico Next to Me Magic i do tego mamy tutaj, jak widzicie, wszystko to są wymienne prześcieradełka do tego naszego łóżeczka. Wiecie, jak tam się uleje Bobasowi czy coś, to to jest takie fajne, delikatne, bawełniane prześcieradło. I ono jest z firmy też tej, co na przewijaku, Lodger. Tak. I bardzo polecam te prześcieradełka, bo one naprawdę się fajnie piorą i są, w sensie ja je kupiłam na promocji, ale są w dobrej cenie, tak ogólnie, więc warto też się zaopatrzyć w takie prześcieradełka. I jeszcze prześcieradła oczywiście do gondoli, do wózeczka, bo tam też mam materacyk, my mamy z firmy Sleepy. I to są właśnie takie typowe prześcieradełka do gondoli, do wózeczka, no bo jednak tam, wiecie, też wypada mieć ze dwa. Nam akurat dwa się sprawdziły, więcej nie trzeba było i co jakiś czas wymienić, albo jak się ubrudzi, uleje czy coś, albo tak po prostu, wiecie, tam kurz też się zbiera. Przechodzimy do ubranek i ja tutaj sobie kucnę i Wam pokażę, już sobie przygotowałam. Oczywiście tu mam wszystkie rozmiary 56. I reszta, wiecie, już jest w torbie do szpitala. Tu już mam rozmiary 62, też poprane, poskładane, przyszykowane. I tutaj mam krótki rękaw, pajacyki, o Boże, pajacyki, bodziaki, krótki rękaw, bodziaki, długi rękaw. Tu mam już większy rozmiar tych spodenek ze stópkami. Także one są super i one są z handem. Także w wielopakach i one bardzo fajnie cenowo wychodzą. Tutaj mamy taki pajacyk z Zara, z Zary, tak, na suwaczek. To jest must have. I ja go nie biorę do szpitala, zobaczymy. On może będzie jako piżamka czy coś w domku, bo suwaczki są super. Jeszcze może dokupię, ale to zobaczymy, bo to niestety jest dosyć drogie, takie pajacyki z suwakami. Dobra, to teraz porównajmy rozmiary. Na przykład tutaj mamy bodziaczek z Zary. Nie, to jest z Zary? Tak, z Zary. I on jest w rozmiarze 62. A jeszcze taki szybki protip, jak pierzecie ubranka, macie nowe, czy tam po kimś i w ogóle, to nie zapominajcie tych napów, bo ja tak dla, wiecie, idealnie poukładanego przy pierwszej ciąży pozapinam, a później szło zwariować to odpinać przed ubraniem dziecka, więc nie zapinajmy, nie ma sensu. I tutaj patrzcie, mamy pajacyk, Boże, nie pajacyk, bodziaczek z Rogera i on jest w rozmiarze 74. I patrzcie, jest troszkę większy, ale na długość, widzicie? On jest trochę szerszy niż ten z Zary, ale te z Zary się rozciągną. Więc jak zamawiacie od mamy ginekolog, właśnie te z Roger Publishing, one są super jakości, ale naprawdę to jest pod rozmiar. Ja niektóre rzeczy tam pozamawiałam tak na zapas i większości nawet Luna nie nosiła, bo już wyrosła w moment. Bo to jest tak total pod rozmiar, no więc widzicie, to jest 74, a to jest 62, więc to jest praktycznie jeden rozmiar. Także, no, więc jak widzicie, każdy rozmiar jest inny. Więc jak z Rogera zamówicie sobie pajace 56, to one naprawdę będą 56 i ich nie ma co też za dużo zamawiać, bo no, bo szybko, bo was raczej wyrośnie z nich. Więc jednak te Zary i Henemu, może na początku te 62 będą trochę za duże, ale później ten rozmiar będzie rósł fajnie razem z dzieckiem, więc oni mają spoko rozmiary. Dobra, to teraz porównajmy rozmiar 62 z Handemu i z Zary, więc tutaj mamy Zarę rozmiar 62. O,
i to jest taki akurat z długim rękawkiem. A tu mamy Handem też 62. O, i też długi rękaw, więc teraz sobie przyłóżmy. O. I tu jak widzicie, patrzcie, już Handem ma dłuższy rękawek. Więc no, Zara ma krótszy, a tutaj na dole no praktycznie jest to samo i szerokość też. Więc no, delikatnie się różnią, ale jednak Handem i Zara mają bardzo zbliżone wielkości ubranek. I one są naprawdę na początku, tak jak już mówiłam, delikatnie za duże, ale później fajnie rosną razem z dziećmi, więc spoko ceny mają, bo w wielopakach jak się zamówi, to tak mniej więcej 10-15 zł za sztukę, za ubranko wychodzi, a jakość też fajna, fajnie się piorą, więc polecam Wam te wielopaki z Handemu, ale musicie też dosyć wcześnie na nie polować, bo one się bardzo szybko wyprzedają, zwłaszcza te malutkie rozmiary, na przykład pajacyków z suwakami. Ja jeszcze nie dorwałam niestety, bo są zawsze wyprzedane 56 pajacyki z suwakami. Dobra, jeszcze jeśli chodzi o ilości, to na przykład tutaj mam tak mniej więcej, ile to jest? 2, 4, 6, 8, 10, to tak myślę, że 10 bodziaków, 10 pajacyków w tym samym rozmiarze, na pewno to będzie dobra ilość. No ale wiadomo, tak co 2 dni na pewno będzie trzeba to prać, więc tak. Fajna, przydatna rzecz, to jest też taki misio, on jest z firmy Muni. Taki fajny, oldschoolowy misio. On tutaj z boku ma suwaczek i możemy mu do brzusia wsadzić taki coś. I tutaj mamy tak, klikamy raz i jest światełko. Klikamy dwa razy i zmienia nam się muzyczka. Także wiecie, tu jest na przykład odgłosy wody, strumyka, jakaś też kołysanka i odgłos, jakby dziecko było w brzusiu, że słyszy serce, bicie serca mamy i wód płodowych na przykład. Tutaj też można sam dźwięk lub mieć same światełko, także bardzo fajne to jest. O, mogą się światełka zmieniać. Zmieni się? Może być właśnie białe lub kolorowe zmieniające się, ale zmienicie się. No co jest? Zaraz? W sumie jest. Dobra, patrzcie, to jest ta kołysanka. O, a to jest mój ulubiony dźwięk właśnie, to bicie serca mamy. Ja to w moment przy tym zasypiałam. Słyszysz te wody płodowe? No, to jest wypas. Także, o, czekaj. O, dobra, tu się zmienia. Będzie się teraz zmieniać? Dawaj, zmień się. Zieloneku. Nie, to... Dobra, tu jeszcze są inne kolory. Do misia macie dołączoną instrukcję obsługi. Ja nie wiem, o co chodzi. Bo on może być stałe światło, może być światło mrygające i powinien cholera zmieniać kolory. I tu mamy kabelek w ogóle też do ładowania. O, więc patrzcie, odpalamy. Światełko możemy sobie tu kliknąć. O. Tutaj jest za jasno, ale widzicie, i brzusio się świeci. I to jest super kojące. I wystarczy tak wyłączyć. Dun. Dobra, kolejna rzecz. Już Wam mówiłam, że my mamy dostawkę do łóżka Chico Next to Me Magic, tak? Coś takiego. I w tym na początku będzie kokon. I on jest fajny, bo możemy go przenosić sobie, możemy regulować tą wielkość. Tam pod spodem jest taki materacyk pionkowy z możliwością wyciągnięcia. Tu mamy suwaczek, więc z praniem tego też jest top. Bez problemu i szybciutko schnie. Tu mamy rączki, jakbyśmy chcieli dziecko w tym przenieść. Okej. Więc taki materacyk i to jest takie fajne do spania sobie, a jak bobas urośnie, to po prostu to sobie powiększamy i używamy jak tam sobie chcemy, na przykład Luna stosuje to jako łódź. No, tak. Pokażę Wam coś, co jest takim must have'em, że oh my god, kosztuje bardzo dużo pieniędzy, ale to są bardzo dobrze wydane pieniądze. Bierzemy to, tego kolesia. I to było używane, odkąd to mieliśmy
z półtora roku Luna miała chyba, jak jeszcze to używaliśmy. I to jest coś niesamowitego, bo naprawdę jak idziemy się umyć, jesteśmy same w domu, to tutaj sobie kładziemy bezpiecznie dziecko. Tutaj mamy 3 stopnie, jak to się nazywa, pochylenia. Jak dziecko jest malutkie, to po prostu to unosimy i jest tak niziutko, bo to jest do wagi, wiecie. Jak dziecko rośnie, jest cięższe, to może po prostu w pewnym momencie uderzać pupą o to, dlatego jest ten właśnie wyższy poziom. I my tutaj dostaliśmy, Luna dostała zabawki drewniane, więc to po Lunie braciszek będzie miał, to też jest super, bo wiecie, dziecko może sobie to obracać, może to sokać, gryzać. I taki bujaczek kosztuje, albo kosztował, z tego co pamiętam, z 8 stówek. Zabawka tak z 200 chyba, czy 150, ale dokładnie nie pamiętam, także no to są drogie rzeczy, ale naprawdę jakościowe. Na OLX też można znaleźć takie zabawki, są jeszcze inne kolorowe bardziej, więc no to jest jak kurczę ten podgrzewacz, to i to jest zbawiciel życia. I to wiecie, na podróż, patrzcie, to w ogóle się składa w ten sposób. I zajmuje tyle co nic miejsca, więc jest naprawdę dobre. I też tutaj, co warto mieć, to drugi pokrowiec. Jest ich bardzo dużo. Na przykład my mamy bawełniane, one się bardzo dobrze piorą, to było milion razy prane. I wiecie, jak dziecku się uleje, czasami na przykład na tym też karmiliśmy mleczkiem, więc no to jest bardzo dobry gadżet na podróże, w domu, wszędzie. My jak jeździliśmy do gości, to też to braliśmy, bo w tym na przykład Luneczka bardzo lubiła usypiać na drzemki i oczywiście później ją przenosiliśmy z tego do łóżeczka, więc no to jest life saver. Saver? I teraz kolejna rzecz, której ja niestety nie miałam przy karmieniu piersią Luny, bo wtedy po prostu jesteśmy jak na kacu cały czas, ale to jest super rzecz, wlewamy sobie, tu mamy niby kontrolę godziny, wiecie, że ile się wypiło i w ogóle, że trzeba od 8 do 10 tyle wypić i tak dalej, ale to taki pic według mnie, ale pomijając fakt, że to jest super ciężkie i na podróże czy coś to się nie nadaje, to do picia w domu wody to uwielbiam. Dużo więcej piję wody, mając taką butlę, niż jak sobie nalewam w szklaneczkę czy coś. I pomijając fakt, że ona jest też bardzo droga, to taki gadżet, no jak się ma za dużo hajsu, albo jak chcecie dostać od kogoś w prezencie, tak jak ja dostałam, to jest super, bardzo super. I naprawdę w nocy butlę sobie w sensie napełniacie przed spaniem i macie super szybki dostęp do wody, bardzo łatwy do picia, nie? No. Dobra. No i oczywiście nie obyłaby się wyprawka bez najlepszej rzeczy na świecie, czym jest wózek. I to też jest dosyć droga rzecz, bo to jest Cybex Priam, jaki on się, Platinum, coś tam, coś tam. I patrzcie, i to jest fajna rzecz, bo on chodzi jak masełko, po prostu no, nie ma wysiłku przy poruszaniu się z tym wózeczkiem. Jest bardzo komfortowy. Tu mamy jeszcze takie, wiecie, dodatkowe osłonięcie od słońca, ale jednak się zastanawiamy nad parasolką, bo na lato może się przydać, a my nie mamy, ale to się okaże. Nie będziemy jeszcze kupować. Tutaj mamy, patrzcie, to jest jeszcze oczywiście do wyprania, bo to polu nie mamy. To całkowicie można odpiąć, więc na lato będzie fajny przewiew. Tu jest super materacyk i jego też można wszystko powyciągać sobie, wyprać. Tutaj też mamy wkładkę, no bardzo dobrej jakości jest ten wózeczek. Oczywiście tu mamy, patrzcie, przewiew na lato i tutaj też mamy takie suwaki, że jakby dziecko chciało jechać sobie na brzuszku, to może podziwiać sobie świat. Więc no, my mamy ten wózeczek po Lunie, no i bardzo go polecam, jesteśmy bardzo zadowoleni, z tej samej serii mamy fotelik do samochodu, więc no wózek klasa i wszystkie części elegancko da się wyjąć, umyć i no bardzo dobry zakup, warty ceny, może no cena jest ogromna, ale na OLX-ie czy coś też można zakupić te wózeczki, więc no bardzo dobry jest. I z tego co słyszałam, to jednak te wózki mają dosyć dużą gondolę, że inne wózeczki mają krótsze.
że szybciej dzieci wyrastają, więc jak są duże dzieci, to się długo mogą wozić w tym wózulku, nie? I teraz jak już jesteśmy przy wózeczku, to tak w skrócie, tu mamy uchwyt na kubek. Dodatkowo, o Jezu, kupiłam go, ale jest gówniany. Więc może to jest coś, czego ja nie polecam. Chyba że kupicie teraz najnowszy model wózeczka, to oni zmądrzeli i zrobili zaczepek do Priamów tu. I to jest super. Na kawkę, wiecie, wodę, cokolwiek. A tutaj to jest bardzo idiotyczne, żeby to tutaj zaczepiać. Także no niestety to jest zakup w topa i nie wiem, czy kiedykolwiek tego użyłam, bo nawet jak jedziemy wózkiem, jest wąsko, to on nam ogranicza, wiecie, no, zwęża przejazd, więc no bez sensu trochę. Gówno. Okej, to w sensie już ostatnia rzecz do wózeczka była ta kuleczka na smoczki, więc to sobie możemy tutaj elegancko zaczepić i mamy zawsze smoczek pod ręką i torba do wózka. My mamy taką z Lamilu i do tego są takie karabinczyki, żeby ją zamontować. Jak to się montuje? Po prostu patrzcie, bierzemy tu, przekładamy i hops, mamy zaczepki do wózka. I z tego, co widziałam u nich na stronie, to można kupić same karabinczyki, one chyba są w cenie, nie wiem, 60 zł lub macie po prostu je w cenie z torbą, jak kupicie torbę, bo tu oczywiście to jest w zestawie. Dobra, i torbę się o tak prosto o zaczepia, więc sobie zaczepiamy torbę. Tu można też zawsze sobie coś doczepić jeszcze do tych haczyków, nie wiem, zakupy czy coś. No i pomijając fakt, że w tym wózku i tak mamy bardzo dużo miejsca tam, tego zakupowego. Naprawdę ten koszyk jest pojemny. I tutaj patrzcie, klasyczna torba. Tu mamy suwaczek, tu mamy milion, wiecie, przegródek na pampersiki i inne rzeczy. I tu nawet na klucze, na smoczek, nie wiem, na co tam sobie chcecie. Więc ogólnie polecam torbę. Ona jest średniego rozmiaru, są też większe. Ale jest spoko, pojemna. Oczywiście jesteśmy już prawie na finiszu. Dawajcie znać, co sądzicie o tym filmie i czy macie jeszcze jakieś swoje polecajki. Jak tak, to piszcie. Może ja jeszcze coś potrzebuję dokupić, chociaż mam nadzieję, że nie. I subujcie, lajkujcie, komentujcie, tak? Dawajcie komentarze, co sądzicie o tym filmie i jedziemy z ostatnim elementem wyprawki, który się też bardzo sprawdza, ale trzeba mieć dosyć duże mieszkanie, bo to jest takie, wiecie, tak opornie mi to jeździ, ale jest fajne, bo wiecie, gotujemy sobie czy coś, a tutaj Bobas sobie spokojnie leży. Ja oczywiście do tego muszę jeszcze dokupić materacyk, wtedy wyciągamy to, bo to jest taka wkładka, wiecie, że tu są szelki jeszcze, ja wyjęłam do prania i po prostu Bobas może sobie to później używać jako fotelik czy fotelik czy krzesełko do karmienia, tak. I tutaj mamy, patrzcie, trybiki, światełko tu świeci, muzyczka. Może nie będziemy odpalać muzyczki, bo jest dosyć drażniąca, ale światełko. A, o tutaj tylko takie są żaróweczki. Także, no, że dziecko tu, wiecie, tu w zestawie są zabawki. Można je sobie odpiąć, wymienić na inne. Tutaj mamy taką stópkę i ją wciskamy. I sobie po prostu możemy obniżyć do poziomu nawet podłogi, więc jak siedzimy przy kanapie, na kanapie, to też mamy wgląd. I tutaj tak w miarę wysoko. Później jak dziecko już trochę siada czy coś, to możemy nawet przychylić. I dziecko może sobie siedzieć, właśnie użyjemy tych szelek i może nas już obserwować, nie jest tak schowane w tym. A tutaj w ogóle jest pozycja chyba już do jedzenia? Czy jeszcze nie? A tak, o, tu jest do jedzenia. I wtedy to sobie wyciągamy i tu się podłącza tackę i dziecko ma takie krzesło do karmienia, nie? Także no, taki gadżet. A na Elixie też tego jest pełno, więc ogólnie polecam, fajna rzecz. No i tutaj, jak rodzicie zimą, to ostatnia polecajka to jest, wrzucacie tu w pasy. Nie mam tej wkładki, ale jak macie ten malutki fotelik, to wyciągacie tą wkładkę, bo jest taka dla newbornów wkładka i wtedy to wczepiacie i na to tą wkładkę trzeba.
do fotelika i wtedy jest super bezpiecznie, bo Bas jedzie bez żadnych, wiecie, kurteczek nie wolno i wtedy po prostu tak zawijamy, jest przypięty i opatulony, więc my to będziemy stosować później zimą, więc tak, a z jakiej to firmy jest? Baby Steps, to taka fajna polska firma. I z tej firmy mamy też jakiś tam kaftanik do spania czy coś dla Luny i no. Także jak widzicie, masa jest tych rzeczy. Tak. Więc żegnamy się i dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich filmach. I już powoli finiszujemy z babykowymi filmami. Bo to był chyba najbardziej solidny film, jaki mogłyśmy zrobić. Także dziękuję za oglądanie, łapki w górę i komentarze i w ogóle wszystko, buziaczki i dawajcie znać o sobie kobietkę w ciąży, czy już jesteście gotowe.